szary albo piasek pustyni nazywał się ten kolor. Taka przydymiona żółć. Zachwyty nad barwą lakieru trwały długo. Nasza syrenka była najpiękniejsza na całym osiedlu, może w całej Warszawie albo nawet na całym świecie. Obie z Kasią byłyśmy niezwykle dumne i najchętniej spędzałyśmy wolny czas siedząc w syrence albo na drzewie na parkingu, patrząc jaka jest piękna. To był nasz pierwszy samochód. Dotąd jeździliśmy komunikacją miejską albo ktoś nas podwoził. To naprawdę był przypadek. Moja córka przyszła do mnie i mówi, wiesz co, a jej przyjaciółka pracowała w świecie książki. Przyszła do mnie, wiesz co, mamo, Martyna mówi, że to by było fajnie, jakbyś książkę napisała taką. Ja mówię, ja książkę w ogóle? Ja książek w życiu, jakby to jest w ogóle moja energia, ja raczej do ludzi. I no, spotkałam się z przedstawicielami właśnie świata książki, udało się to napisać. Książka sobie świetnie poradziła i od tego czasu świat książki mnie tak od czasu do czasu tak troszeczkę inspirował, żebym coś napisała jeszcze, a ja nie miałam żadnego pomysłu. No po prostu to mogłaby być jakakolwiek inna kobieta w wieku zbliżonym do mnie. Bo to trochę miałam taką ochotę porozmawiać o takim czasie, jego fajność. To jest w ogóle fantastyczny czas i że w ogóle tak naprawdę pisząc tą książkę dochodziłam do wniosku, że najlepsze jeszcze przede mną. Więc to była taka autoterapia znowu kolejna. Mam takie tendencje do tego, żeby się bawić w autoterapię. Jest we mnie taka potrzeba, żeby opowiedzieć o kobiecie dojrzałej i jej wersji nastoletniej. Czyli to jest rozmowa dwunastolatki z 40-parolatką. Każda jest w swoim czasie. Jest to, to też za mną chodziło od dłuższego czasu, opowieść o PRL-u. No, na początku myślałam, że będę szukała pamiętnika po pamiętnikach różnych ludzi, będę rozmawiała z moją siostrą o różnych wspomnieniach różnych ludzi z PRL-u. Ale potem doszłam do wniosku, że chyba najfajniej będzie, jak nie będę z nikim rozmawiać, to będzie moje własne i częściowo wymyślone, częściowo przeżyte, ale moje. Ludzie rozpoznają mnie na ulicy, kłaniają mi się i to mnie jakoś żenuje. Sprawdzam wtedy, czy nie zostało mi na twarzy jakieś jedzenie. Kariera to dla mnie stanięcie w świetle kamer i powiedzenie, że tak, wiem, że mogłabym wyglądać lepiej. Mieć mniej zmarszczek, być szczuplejsza, ładniejsza, bardziej fajna, ale trudno, nie jestem. To jest moje, to jest prawdą dla mnie, a to, co jest, co się zdarzyło, a to, co się nie zdarzyło, to już jest moją słodką tajemnicą, to jest powieść. Żyłam w takim pokoju, który miał, myślę, nie wiem, 8 metrów kwadratowych, bo nasze mieszkanie miało 44 metry kwadratowe i w moim pokoju oprócz mnie mieszkała moja siostra, stałyśmy na jednej wersalce i jeszcze babcia i kot. Teraz mamy wszystko, wszystko jest takie dostępne, takie totalnie na wyciągnięcie ręki, a ja tęsknię za tamtą ciasnotą, za tą brudną małpką Donią, która była moją jedyną zabawką, o którą walczyłam z siostrą za żarcie. Tęsknię za tą babcią, która się modliła za firanką. Tutaj też w tej książce piszę o takiej troszkę szarej strefie tego PRL-u, czyli wyjazdach turystyczno-handlowych, które były domeną Polaków. W latach 80. myśmy byli takimi Fenicjanami w ogóle wschodu. Żeśmy po prostu tą Europę Wschodnią obhandlowywali. I to mnie różni od moich koleżanek, reżyserek, które po prostu nie przeżyły komuny. Że one właśnie nie mają takiej przeszłości, takich doświadczeń i o tyle są uboższe właśnie. A teraz staliśmy się samowystarczalni i mogliśmy pojechać samochodem nawet za granicę. Tata już dawno dostał talon, ale o tym zapomniał i kiedy okazało się, że może go zrealizować, był szczerze zaskoczony. Jak to ja? Pani Janeczko, chyba się pani pomyliła. Panie tatku, no pan, też nie wierzyłam, bo pan to się nigdzie nie pcha, ale dyrektor jest na wylocie, boi się sobie podpisać, ręce ma zajęte trzymaniem stołka i wie pan, potrzebuje podkładki. Ja mam być tą podkładką, pani Janko, ja się na podkładkę nie piszę. Ale panie tatku, niech pan nie będzie śmieszny, trzeba brać, no co pan. Żona by panu dała popalić, jakby się dowiedziała, że pan honorowo solenki nie weźmie.
To Walczak weźmie od ręki, podpuszczała go księgowa. Dobra, to biorę, ale skąd ja wezmę na wykup? Na raty się rozłoży. I oto w ten sposób tata pojechał do fabryki w Bielsku Białej po odbiór samochodu, który zjechał z taśmy produkcyjnej. Nasza syrenka pachniała nowością, fabryką, farbą i plastikiem. Wprost cudownie. Miała siedzenia z czerwonego skaju, który trochę się przyklejał w upalne dni, ale przecież zawsze można było podłożyć koc.